Ognisty wóz to 8 opowieści, których akcja toczy się od czasów biblijnych aż po czasy stalinowskie. Tym, co łączy te historie, jest wątek Bożej obecności w świecie. Objawia się on w znakach niekiedy ledwo dostrzegalnych, a czasem poraża oślepiającą siłą. Czasem odczytuje je potężny władca, a czasem pokorna, cierpiąca zakonnica. Bóg prowadzi dłonie rzeźbiącego pastucha i potrafi też przeniknąć do uciśnionej w ateistycznym systemie komunistycznej Rosji, co pokazuje niepublikowane nigdy wcześniej opowiadanie Zmartwychwstał prawdziwie. Jedna z opowieści w książce Ognisty wóz dotyczy osoby samej Zofii Kossak, która podczas bombardowania w czasie okupacji została ocalona dzięki obrazowi Matki Bożej. Fragment opowiadania Ognisty wóz. Ile jednak dzielny w bitwie, tyle był król Achab uległy wobec swej żony, pięknej Fenicjanki, królewny tyryjskiej Jezabel. Ta nieznanymi czarami tak zawładnęła wolą króla, że wzorem pradziadka swego Salomona pozwolił jej sprowadzić bóstwa fenickie. Boga Baala, lubującego się w ofiarach z dzieci, i równie jak Baal okrutną boginię Astarte wraz z licznym orszakiem kapłanów. Obrzędy ku czci tych bóstw były krwawe, bezwstydne, znieważające uczciwość i godność, a król Achab na nie pozwalał. Niebawem Jezabel zażądała, by Baal i Astarte byli jedynymi bogami w kraju izraelskim. I to również otrzymała. Obalono ołtarze Boga prawdziwego. Wielu lewitów i proroków wytracono mieczem. Pozostali przy życiu, musieli się kryć ze swą wiarą. Wówczas z pustyni Galaad, z miejscowości zwanej Tezbe, powstał prorok opasany na biodrach kozią skórą, okryty białym płaszczem imieniem Eliasz, co oznacza Jahwe jest Bogiem. Nikt nie znał rodu, z jakiego pochodził, ni imienia ojca jego. Wołano więc nań Tezbita. Eliasz Tezbita stanął bez lęku przed królem Achabem. Za twoje winy, rzekł, niebo zostanie zamknięte i nie puści z siebie ani rosy, ani deszczu. Tak mówi Pan, Bóg twój. Powiedział i odszedł. Nie wiadomo dokąd, bo stałego zamieszkania nie miał. Król byłby się zatrwożył, lecz królowa wyśmiała zapowiedzi proroka. Na jak długo zamknie niebo? Pytała szyderczo męża. Zapewne do pierwszego dnia pory deszczowej. Lecz czas pory deszczowej nadszedł, a deszczu nie było. Sucha rola nie przyjęła w swe łono ziarna. Wydziobały je ptaki. Wyschły potoki. Wiosną nie zebrano pszenicy ni prosa. Następnego roku znów nie spadły deszcze. Kanały nawadniające pola stały puste. Bydło padało z głodu, gdyż słońce wypaliło trawę. Wszelki kwiat zważony leżał w kurzu. Skamieniała ziemia pękała w długie szczeliny, w których kryły się węże, szukając chłodu. Niebo było zasnute chmurami. Nie deszczu jednak, a pyłu. Nie przyszła pora deszczowa trzeciego roku. Z uwiędłych drzew leciały tumanem suche liście. Źródła uciekły w głąb ziemi. Wyczerpano zapasy wody w cysternach. Tylko Jordan, zasilany śniegiem z wielkich gór, toczył na dnie koryta strugę mętnej wody. Nad brzegami tej rzeki koczowali ludzie i zwierzęta dzikie pospołu, nie czując sobie wzajemnie złości, bo wszelkie stworzenie żyjące łączyła wspólna niedola. Od 3 lat nie powiał ani razu upragniony wiatr zachodni. Morze jak zawsze pluskało brzegi, lecz parująca zeń wilgoć nie szła ku lądowi. Wschodni wiatr pustynny przeganiał ją precz. Zamiast ożywczej mgły morskiej niósł zgrzytający w zębach piasek. 4. roku, gdy zbliżała się pora deszczowa, a nic nie zapowiadało odmiany, król Achab kazał szukać proroka Eliasza, by się przed nim upokorzyć. Zanim słudzy znaleźli Tezbitę, on sam stawił się przed władcą.
Chcę, żebym błagał pana o wstrzymanie kary, rzekł. Uczynię to, skoro poznasz, kto jest Bogiem. Pokąd będziesz chromał na obie nogi, chwiejąc się w prawo i w lewo. Jahwe jest Bogiem, słuchaj przykazań Jego. Jeśli Baal, biegnij za Nim. Oto, co mówi Pan. Na górę Karmel zwołaj wszystek lud. Niech kapłani Baala wzniosą ołtarz Bogu swemu. Na ołtarzu złożą jałowicę zabitą, porąbaną i podłożą drwa. Ja uczynię to samo na starym ołtarzu, na którym chwalono Pana prawdziwego. A żaden nie podłoży ognia, lecz każdy kolejno wzywać będzie swego Boga, by ogniem niebieskim ofiarę zapalił. To będzie znak.